jesteście. Mam nadzieję, że podobał się test i wiecie trochę więcej na temat narzędzi, bo ja i Mateusz Borys, którzy braliśmy udział w tym nagraniu, w tym teście, naprawdę poszerzyliśmy swoje horyzonty, jeżeli chodzi o mechanikę samochodową. Test trzeci zakończony. Może trochę informacji na temat firmy Jonesway. To już dam słowo mojej córce Annie. Ona, firma tak. Damek, troszeczkę więcej na tym wie, interesuje się tym bardzo, więc damy szansę młodym. Nie no, generalnie firma Jonesway jest na rynku ponad 30 lat. W Polsce od bodajże 16. Jest w czołówce profesjonalnych narzędzi, jest wynagradzana wielokrotnie przez tajwańskie centrum handlu jako najlepszy producent narzędzi. Producent. Tak naprawdę, to cechuje się jakością i naprawdę jest rewelacyjne. Renomowaną marką, znaczy się, którą polecają, to Peugeot, Citroën, Suzuki, proszę. Także jest sprawdzona przez profesjonalistów. Mam też takie pytanie dość kontrowersyjne, bo Państwa salony zajmują się sprzedażą narzędzi Jonesway, Yato i Kingtony. Czy te firmy różnią się jakoś specjalnie od siebie, czy jednak tutaj największą różnicą jest cena? Muszę Pan powiedzieć, że jakością się nie różnią prawie wcale. Jest no niewielkie, właśnie. Różnice niewielkie są jakościowe. Jest to z górna półka narzędzi i te jakości tak nie bardzo, natomiast różnią się bardzo mocno ceną. Ceny kształtują się w średniej mniej więcej półce i to ma duży wpływ na zakup tych narzędzi. Jeśli jest coś bardzo drogo, a wizualnie dla klienta nie różni się prawie niczym, bo jakości na zewnątrz nie widać tak mocno, to wtedy kupuje te tańsze narzędzia. Natomiast jeśli już klient wybrane ma sprawdzone narzędzia, Yato, czy Jonesway'a, czy Kingtona, to wtedy wybiera na pewno albo Jonesway'a, albo Kingtona. Dopiero na końcu traktuje firmę Yato, ale inne firmy też są już biorące, gonią te firmy, gonią, natomiast firma Jonesway bardzo mocno inwestuje w narzędzia już do wyposażenia warsztatu. W tej chwili weszła linia technologiczna właśnie tych wszystkich wyposażeń dodatkowych, jak żyławi do wyciągania silników, do warsztatu takich, do oleju, do wszystkich innych rzeczy, samochodówka. To wchodzi bardzo mocno i w tym momencie też jakościowo jest to odbierane jako dobry produkt, czyli będzie to w dobrej sprzedaży. A przede wszystkim różnią się też kolory, jak zauważyłeś. No, kolor, każdy kolor ma swój zbęd i to jest już bardzo ważne. Przypisane do tej marki jest kolor zielony, do Jonesway'a, do Kingtona jest kolor niebieski. To jest bardzo mocno ważna rzecz, żeby rozróżniać też po kolorach. Dobrze, a mam takie pytanie, jeżeli mam swój warsztat samochodowy i chcę go wyposażyć w narzędzia jednej firmy, to w takim razie co ile będę musiał powtarzać taki zakup? Jak długo takie narzędzia mogą być u mnie w warsztacie używane? Dożywotnio tak naprawdę. Jeśli robisz samochód raz kiedyś, a zapewne sam robisz, to masz dożywotnio. Do samej śmierci nawet mogę Cię zapakować do trumny i będą jeszcze w dobrym stanie, jak je odkupimy Cię ewentualnie za dobre naście lat. Fajnie jest też Jonesway, to co Pani wspomniał akurat, że Jonesway ma szeroki zakres narzędzi specjalistycznych, czyli na przykład blokady rozrządu, różne takie urządzenia, których nie mają firmy Yato i Kingtony. To jest takie fajne, że jak masz, niby masz kilka marek narzędzi w sklepie, ale jednak nie powtarzają się. To jest bardzo fajnie, bo mają szeroko i polecane i ja to zawsze mówię, wybryki natury. Czyli coś przychodzi, jakieś szczypce, no to tylko z Jonesway'u. Czyli takie już typowo przeznaczone do konkretnych zadań. Tak. I to mnie właśnie też uderzyło, bo chyba się zgodzimy z tym, że firma, która jest producentem takich narzędzi, musi mieć szerokie spektrum. Już teraz nie ma firm, które specjalizują się tylko w młotkach czy tylko w kluczach. Nie, jest szeroko, jest bardzo szeroko. Jak najszerzej. Mhm. Ten rynek dyktuje właściwie potrzeby, dlatego te firmy, fabryki takich narzędzi bardzo testują rynek, co jest potrzeba, słuchają tych, którzy to sprzedają, którzy bezpośrednio docierają do tego ostatecznego klienta, czyli nas. My jesteśmy jak gdyby ich wykładnikiem, doradcą pewnym, co mają zrobić w przyszłości, na co jest zapotrzebowanie, jakie narzędzia będą chciały być sprzedawane. To jest bardzo ważne, żeby słowo nasze, tych właśnie dystrybutorów, którzy najwięcej tego sprzedają, pytania wyłapują od klienta ostatecznego, przekazywane do firmy Jonesway, czy Kingtony, czy Yato, oni to biorą bardzo pod uwagę. Na spotkaniach właśnie szkoleniowych, na innych spotkaniach, które organizują te trzy firmy, jest to bardzo mocno uzasadnione. Dobrze, a może zapytam o to, czy w narzędziach, w tych wszystkich firmach pojawia się coraz więcej elektroniki? Tak, bardzo dużo elektroniki wprowadzane jest, ale to
niechętnie, dlatego że to jest rzeczy bardzo drogie. Na naszym rynku jeszcze mało używamy, bo to są narzędzia, które się oczywiście różnią ceną od razu. Narzędzia elektroniczne mają tu swoją cenę i tutaj jest też pewien niedosyt, jeśli chodzi o cenę. A polski mechanik woli chyba jednak bardziej narzędzia mocne, twarde, proste. I w dobrej cenie. Zdecydowanie dobrej tak, cenie. Zdecydowanie. Dalej nie odchodzą od urządzenia bardzo ciekawego. Jak po poprzednim teście pokazywaliśmy tego młotka, to jest naprawdę urządzenie, młotek w przecinach dalej jeszcze w polskiej mechanice występuje jako rzecz niezastąpiona. Dobrze, w takim razie przypomnijmy, gdzie można nabyć takie narzędzia firmy Jonesway, Jato bądź Kingtonem. Na Głogowskiej 153 w Poznaniu, Górczyn. Firma Adamex. Firma Adamex, tak. I w hurtowni narzędzi profesjonalnych, bo tak się wyrażę, na Wierzbowej 177 w Wysogotowie, blisko giełdy samochodowej. Dokładnie tak, byliśmy tam na teście. Teraz chciałbym jednak Państwa zaprosić na krótką przerwę, ponieważ podczas naszych ostatnich dwóch spotkań były także przeprowadzane konkursy. Tak. Było pytanie konkursowe, no i byli też zwycięzcy, którzy odpowiedzieli najlepiej. Tuż po przerwie, za chwileczkę będziemy wręczać jedną z takich nagród. Zostańcie z nami.